Wyprawa w nieznane. Oddział, stój! No, zakładamy obóz w tym miejscu. Wystawić warty. Przygotować posiłek. Następne rozkazy przekażę podczas odprawy. No. No co, nic nie mówicie? No co mamy mówić? Tu nie ma co dyskutować, nie mamy szans. Ale powinniście powiedzieć, tak jest? Tak jest dobrze? Mówię o miejscu, gdzie stoją rowery. Wy jesteście niereformowalni. Ja wam szykuję wojskową wyprawę, pełną niespodzianek i atrakcji, a tu entuzjazm jak podczas wypału stali w wielkim piecu. Ale czego ty od nas oczekujesz? Nie wiemy, po co nas tu przyciągnąłeś, ale patrząc na sprzęt, który zabrałeś, to obawiam się, że konflikt z leśnikami jest nieunikniony. Kobieto małej wiary, wyobraź sobie, że mam w kieszeni glejt wyrażający zgodę na przeprowadzenie badań na ostrych górkach bez naruszenia substancji powierzchni ziemi. No, czy jakoś tak. No, ja... no ale po co to wszystko, panie Krzysztofie? Obóz założony, więc usiądźmy do posiłku i wszystko wyjaśnię. No, jak takie mają być pana rządy, to ja się podporządkuję. Zjem kanapki i jestem do dyspozycji. Ech, panie przewodniku, na kanapki pana wziął. I to nawet nie wiesz pan, z czym one są. Zawsze wychwalałem pani kulinarne wyczyny, więc nie obawiam się o dzisiejsze kanapki. Ale nie wiesz pan, że szykował je dzisiaj Krzysztof. A, taka niespodzianka. Ja zajmowałam się poszukiwaniem materiałów historycznych, a przygotowaniem wyprawy zajął się mój szanowny małżonek. To jego pomysł. To jego zabawki. No pan się częstuje kanapkami, a ja herbatkę szykuję. A to w termosie nie ma? To wojskowa operacja, więc robimy herbatę na maszynce gazowej. Widzisz pan? O, już zaczyna bulgotać. Zaraz się wrzątkiem zaleje i herbatka jak talala. Nawet aromatyzowana będzie, bo widzę, że igliwie tam pływa. Jest las, jest igliwie. Nie marudzić. Jeść, pić, poczeka nas przygoda. Panie przewodniku, a panu co? Uśmiech na twarzy, pan masz taki, jakby pan mistrz świata zobaczył w negliżu. No, kanapeczki miodzio. Smak młodości mi się przypomniał, tylko nie wiem, co to jest. A nie wypada do środka kanapki zaglądać. Panie Krzysztofie, z czym te wspaniałe kanapki są? Zwykła tuszonka. Albo jak kto woli, konserwa turystyczna. Bez dodatków. No, może miejscami przesolone wiedziałem, trochę. Wiedziałem. Zajadałem się tym w akademiku, jak się gotować nie chciało. No, ja się produkuję kanapeczki z szyneczką, z zieleniną i z czym tam jeszcze robię, a pan mlaszczysz z radości, zajadając się zwykłą konserwą. No, pani Ewelina, no, jak się coś je od wielkiego dzwonu, no to i smakuje. Pani wybaczy. Dobra, herbatka gotowa. Kanapeczki cieszą się popularnością jak hostessy na pokazie najnowszych samochodów, więc czas na opowieści. Ewelino, żono moja, jedyna, cóż znalazłaś na temat tego uroczego miejsca? Aj, trudne zadanie to, bo i miejsce ukryte. Ostre górki, bo one są celem naszej wyprawy, to wzniesienie pomiędzy Wykusem, Polaną Langiewicza, a zalewem Lubianka. Na mapach wzniesienie opisano jako Ostre Górki 304. Przepraszam, a to 304 to co oznacza? Wzniesienie ma tyle metrów nad poziomem morza, więc w porównaniu z sąsiednimi jest całkiem spore. No, ale opowiadaj, żoneczko. Na szczycie wzniesienia znajdują się duże wychodnie kamieni i stąd zapewne nazwa, ale generalnie miejsce jest ustronne. I to kluczowe słowa. Opowiadaj dalej. Dawno temu przebiegała w pobliżu wąska ścieżka prowadząca z miasta do miasta. O kamieniu nie wiedział nikt, tylko jeden z młodych mieszkańców pobliskiego miasteczka. Pewnego dnia na domostwa napadł diabeł, którego się wszyscy bali. Nikt nie odważył się z nim rywalizować, bo to groziło śmiercią. Ale diabeł miał pewien słaby punkt. Uwielbiał poszukiwania, zagadki i tajemnice. Założył się z mieszkańcami o ich wolność. Dał im księgę i powiedział, że muszą ją tak ukryć, żeby jej nie znalazł. Jeśli jej nie znajdzie, to zwróci im wolność. Jeśli odnajdzie, to zostanie z nimi na zawsze. Mieszkańcy się przerazili, bo gdzie znaleźć takie miejsce, którego diabeł by nie znał?
Gdy ten poszedł spać, to młody chłopak powiedział, że wie o sekretnym miejscu. Pod osłoną nocy pobiegł na ostre górki i głęboko schował tajemniczą księgę pod kamieniem. Na następny dzień okazało się, że nie tylko mieszkańcy nie znali tego miejsca, ale także i sam diabeł. Krążył po okolicy, zaglądał do każdej dziury, ale kamienia na ostrych górkach nie mógł odnaleźć. Gdy zapadł zmrok i zakończył się dzień, przegrany diabeł musiał odejść i zostawić mieszkańców w spokoju. Pięknie opowiedziane, tylko ja nie wiem, o czym my dzisiaj nagrywamy. W okolicy byliśmy już na cygańskiej kapie i opowiadaliśmy o obozie Langiewicza, w którym Langiewicz prawdopodobnie nigdy nie obozował. Ale ostre górki? Nieprzypadkowo to ukryte przed wszystkimi miejsce jest bohaterem naszej wyprawy. Patrzę w internecie na mapę i nic. To poza szlakami turystycznymi. Można powiedzieć, że tam przy... I ptaki zawracają. Wiesz, co mam na myśli. No. Powodem naszej wyprawy są wydarzenia, które rozegrały się podczas II wojny światowej. Dokładnie 3 marca 1940 roku w lesie na północny wschód od Wąchocka, w pobliżu kapliczki świętego Jacka, powstał oddział, który przeszedł do historii jako oddział warszawiaków. A czekaj, czekaj. Radio Kielce nagrało o nim kiedyś słuchowisko. Ale nas interesuje to, co stało się później. No to opowiadaj. Oddział zajmował się szkoleniem, ale i gromadzeniem sprzętu wojskowego. Co ciekawe, dysponowali też radiowozem należącym do zakładów starachowickich. Ale w czerwcu grupa została rozwiązana. A co zrobiono z tym całym Majdanem? To jest właśnie cel naszej wyprawy. W okolicach Ostrych Górek zbudowano podziemne schrony, w których całe bogactwo uzbrojenia zostało ukryte. Masz tu wspomnienia jednego z budowniczych. Tak zapamiętał to Polikarp Rybicki. Przy budowie schronu pracowało nas 6. Komendant placówki w Wąchocku, Karol Szczechura, z kilkoma ludźmi dostarczał nam aprowizację. Po wybudowaniu schronu doprowadziliśmy broń do stanu używalności. Nie chcę cię zanudzać, ale było tam całe mnóstwo broni, amunicji i oporządzenia. Wszystko zakonserwowane czekało na rozkaz o podjęciu walki na dużą skalę. Wiadomo, kto się tym skarbem opiekował? Dwaj ludzie. Stanisław Wróbel, pseudonim Czujny, i Leon Bramski, pseudo Abramek. No to powiedz mi teraz, co się z tym wojskowym bogactwem stało? Spytaj aktorów! To oni prowadzą poszukiwania. Nie, no przecież to nie tak miało być. Wiedziałem, że może być trudno, ale myślałem, że jakieś zrządzenie losu sprawi, że się uda, że odnajdziemy to miejsce. No, przez tyle lat to wszystko zarosło. Nawet Niemcy przyznali w raporcie, że trudno było znaleźć bunkier. Ten zapisek, co pan odnalazł, przeczytam. Pośrodku wzgórza w zaroślach mieściło się wejście do solidnego tunelu. Korytarz prowadzący do wejścia schodził około 4 metrów pionowo w głąb ziemi. A wejście było zasłonięte pokrywą, która była przysypana warstwą ziemi. Sam bunkier miał wymiary około 6 metrów długości, 1,5 metra szerokości i prawie 2 metry wysokości. Tu składowano broń. 600 metrów dalej znajdował się podobny bunkier, który był jednak pusty. Ten był przeznaczony na pojazdy samochodowe. Dobra, skończ pan, przecież ja to znam na pamięć, no. Myślałem, że jakiś ślad pozostał. Tym bardziej, że ten drugi bunkier musiał być z dojazdem dla samochodu, ale gdzie tam? No przecież ani śladu. A może Niemcy po odkryciu schronów i zabraniu zawartości wysadzili wszystko w powietrze? No zapewne tak, no przecież wycieczek by tu nie przyprowadzali. Ale my mówimy o odkryciu tego miejsca, co nie było takie łatwe. Więc jak trafiły tu szkopy? No właśnie. Weź no mężu opowiedz, a ja zajmę się tą zupką, co pichcisz na kuchence gazowej. Smakowicie pachnie. Ja przypilnuję, a ty opowiadaj. Prawie jak zawsze w takich historiach musiał pojawić się zdrajca. Może nawet nie jeden. Dość, że nocą z 14 na 15 lutego 41 dwaj ludzie odpowiedzialni za bunkier, czyli Wróbel i Bramski, zostali przez Niemców aresztowani. To nie był przypadek. Szkopy wiedziały, że ci dwaj coś wiedzą, ale pierwsze przesłuchania nie dały nic. No dobrze, ale czemu pan przerwał? A co? Mam wam opowiadać, jakich Niemcy bili?
Nie wiemy dlaczego, ale ostatecznie wróbel przyznał się, że to on dowodzi i wie, gdzie jest bunkier. Nie ma śladów, że zdradził innych ludzi. Może myślał, że uda mu się uciec w gęstwinie leśnej. Może... W każdej opowieści to samo. Zawsze znajdzie się jakaś łajza, która zdradzi. Już mnie to denerwuje. Kto tym razem? Niemcy zwerbowali dwóch agentów. Ale dziś wiemy, że to były płotki. Choć dla Niemców każda informacja była ważna. Ostatecznie jednak okazało się, że zdradził Józef Półtorak. Prywatnie szwagier wróbla. Matko jedyna. Wiesz co, na coś takiego to słów brakuje. No. Jak się to wszystko wyjaśniło, to został zatrzymany przez chłopaków z podziemia. Znaleziono przy nim listę 74 osób z Wąchocka, którą pewnie przygotował dla Niemców. Zdrajca został zastrzelony w lesie na zarżniętej górce pod Wąchockiem. No co to za miejsce, to zarżnięta górka? Kiedyś opowiadaliśmy o makabrycznej śmierci w tym miejscu, a teraz kolejna tragedia. Nie mam już siły opowiadać. Zobaczmy, co tam u naszych aktorów. No po takiej historii to nawet nie wiadomo, co powiedzieć. Do tego ruszyć się nie chcę, bo brzuch pełny po tej zupie. Panie przewodniku! Pan to zawsze o jedzeniu. Ależ nie, panie Krzysztofie. Jestem pełen podziwu dla pana zapału i poszukiwania tajemnicy ostrych górek. A o tym jedzeniu to tak tylko z przyzwyczajenia mówię. Kto by pomyślał? Zresztą ja też mam historię związaną z tym miejscem. Niemożliwe. Coś pan wyszperał? No to właściwie mało znana historia z czasu powstania styczniowego. Wczesną wiosną 1864 roku nadeszły dla powstańców ciężkie czasy. Wielu z nich było już rok w walce. Zaczynało brakować sił. Jeden z ostatnich działających na tym terenie oddziałów, dowodzony przez majora Andrzeja Denisewicza, znalazł się w okolicach uroczyska pod koniec marca. Rosjanie się o tym dowiedzieli i z Wierzbnika wysłali swoje oddziały. Rano 4 kwietnia zaatakowano powstańców. Zmagania trwały do zmroku. Polacy wycofali się do Siekierna, gdzie po krótkiej walce zostali zmuszeni do poddania się. Gdzieś pan taką historię wygrzebał? Nic o tym nie wiedziałam. Do kolejnej bitwy doszło kilka dni później, pod Klonowem. Działający w tym rejonie, liczący 200 osób, oddział majora Józefa Waltera zaatakowany został od strony Bodzentyna i Psar oraz Wzorek i Świętej Katarzyny. Około 40 powstańców wzięto do niewoli, ale pozostałym udało się wyjść z okrążenia. No, panie przewodniku, no chylę głowę przed panem. To po prostu są perełeczki. A właśnie, ale mam jeszcze jedną perełeczkę. W drugiej połowie kwietnia znalazł się tu oddział dowodzony przez kapitana Józefa Szemiota, który powstańcy założyli na ostrych górkach. Niestety wytropili ich Moskale. Nasi wycofywali się w stronę Bronkowic. Walka była zawzięta. Ofiarnie bronili się kosynierzy. Zginęło przynajmniej kilkunastu powstańców, a kilkudziesięciu dostało się do niewoli. Na placu boju poległ też kapitan Szemiot. Był to kolejny odcinek słuchowiska Wyprawa w nieznane. Wystąpili Mirosław Bieliński, Dionizy Krawczyński, Ewelina Gronowska, Krzysztof Grabowski, Adrian Wajda. Scenariusz i reżyseria Dionizy Krawczyński. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Produkcja Polskie Radio Kielce.